Dzisiaj planowałem takiego vloga z cyklu Stay Home. Mamy piękną wiosnę. Ja wiem, że to jest takie niepopularne, żeby nakręcać filmy z pleneru teraz, tak ludzie raczej się boją tego. Ale dla mnie to praktycznie nie jest nagranie z pleneru, bo mieszkam dokładnie, ja wiem, jakieś 50 metrów stąd, przez drogę. Posłuchajcie tylko, jaka to jest muzyka. Z tyłu pszczółki. Chyba jedno z najlepszych stworzeń na świecie. Najbardziej pracowitych, najbardziej wdzięcznych i takich, którym bardzo wiele zawdzięczamy, nie? Ja myślę, że każdy gdzieś to widzi, że gdyby nie pszczoły, to nie byłoby miodu, nie byłoby niczego. Mamy im za co dziękować, za tą robotę. Ale tu jest fajnie. Nie ukrywam, że siedzę teraz i ładuję akumulatory pod kątem endorfin, pod kątem witaminy, którą daje słońce. I tak sobie myślę, że ja chciałbym być taki pracowity jak te pszczółki. Może chociaż 10% z tego, żeby mieć w sobie, bo znam swoją naturę i wiem, że bardzo często uskrzydla mnie sukces, a jak tego sukcesu nie ma, to jest mi ciężko zmobilizować się do pracy. Teraz ten koronawirus nie ułatwia sytuacji, ale widzę, że on też dał na plus, przynajmniej mi, to, że zrozumiałem, że ten pęd świata mi nie służy. Myślę, że bardzo wielu ludzi zrozumiało, że najważniejsze są relacje rodzinne, przyjacielskie. Ja zobaczyłem też, przyznaję się, do ilu ludzi się nie odzywałem wcześniej, bo gdzieś tam pędziłem, nie miałem czasu, a teraz z nimi sobie piszę, rozmawiam przez telefon. Wielu może to zgorszy, co powiem, ale dziękuję ci, koronawirusie, za to, że żeś mi pokazał, że wartości, którymi żyję, tak naprawdę odstawiłem sobie na dalszy plan. Dziękuję ci, że żeś mi przypomniał o tym, że mam bliskich, że o nich się trzeba martwić, że o nich się trzeba troszczyć. Dziękuję ci za to. I powiem, żebyście mi uwierzyli, będzie lepiej. Na plus jest zdecydowanie to, że idzie wiosna. Piękna wiosna. Będzie lepiej. Będzie lepiej.